Witajcie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Dying Light The Following. Właśnie w ostatnim odcinku sobie zdobyliśmy właśnie taki samochód, dosyć przyjemny w jeździe w ogóle, ale ma jedną wadę tam w prawym, na prawo od kierownicy widzicie właśnie taki pasek paliwa, czyli właśnie musimy uzupełniać paliwo. A jak będziemy uzupełniać paliwo, to ja wam tutaj pokażę, bo to jest całkiem właśnie ciekawy proces, kiedy się właśnie te paliwa nam... No jak szukamy paliwa, nie? No mam te samochody, które to, nie wiem, wysiadły, coś nim się stało, nie? Może zombie zaatakowały, bo tutaj mamy bak. A w baku jest paliwo, więc możemy sobie ładnie, naprawdę fajnie to bak po prostu okradać i sobie wlewać, więc... Łapami to robimy, jakby żeby inaczej, nie? W Mad Maxie było to inaczej, bo pamiętacie, tam była cała animacja, on brał to ten cały zbiornik. O, proszę bardzo, możemy zmienić typ naszego pojazdu. Ja wezmę sobie taką bebeczkę. Sherry po prostu, nie? Tak się, tak to napisane jest. Aha, w Mad Maxie właśnie. O, możemy takie coś sobie zrobić, fajne. Mogliśmy właśnie tak z tą całą gazuką, nie? I paliwa, to nie gazuka, ale jakoś się tam nazywało, nie? No, ale tutaj może po prostu iść i zabrać jakoś jakiś magiczny pojemnik w rękawiczy naszego bohatera. No dobra. I właśnie, nie wszystkie pojazdy mają tutaj... Nie wszystkie mają tutaj paliwo, bo niektóre są puste i jak tutaj będziemy szukać, to będzie empty. Właśnie tak. No tutaj akurat było, miałem nadzieję, że tutaj nie będzie paliwa i że będę mógł zaprezentować, jak to wygląda, gdy paliwa po prostu nie ma. No to właściwie kupisz empty i nic poza tym, więc nic strasznego tam nie straciliście w sumie. Proszę bardzo. Kolejne zombiaki, gin! Dobra, tutaj już raczej nie wiedziemy. Nie trzeba, tutaj już woda jakaś, więc trzeba tutaj gdzieś zaparkować. Tak sobie myślę. Haha, bang! Naprawdę mi się to podoba. You're actually selling something out here? Water! Crystal clear, no diarrhea afterwards. Tastes as if an angel stepped on your tongue, huh? 1 gallon for 10 pounds of food. We accept gold as well. 10 pounds of food for water? What, are you start charging for air too? Oh, we got us a haggler. Look down there, punk. See that? That's Roscoe. We turn hagglers over to him. Still want to haggle, huh? Tell you what though. I might let you trade your ride for some water. Oh, fuck you, asshole. So be it. All right, boys. O proszę, towarzystwo. To niezbyt przyjemne, jak widzicie, bo zaatakowali nas, nie? No, nie byli zbyt przyjaźnie nastawieni. Wciąż nie są. Dobra, chodź tutaj. Bo ten kurczę, to widzicie, jaki on jest potężny. Tu kurczę, pistolet mu nic nie daje. Dobra, headshot to. Tylko to, że headshotem ustrzelił, nie? Ale musicie przyznać, że dość mocny gość był. Też chcę być taki w tej grze, kurczę, taki kurczę kozak niepokonany. Penner. Po prostu, nie? On był pennerem. No kurczę. Taki zombiak, taki właśnie większy już, bo właśnie z tym młotkiem cel, nie? Ta wyższa ich forma. Pamiętacie, nie? Jak walczyliśmy pierwszy raz, kurczę, co to było? Ja uciekałem. Nie wiedziałem, jak z nim walczyć, kurczę. Piękne, piękne czasy. Wspomnienia po prostu. Nie? To rok temu było, pamiętacie? Jeszcze mikrofonu. Mikrofon miałem gorszy. Nie? Nie mówię, że on był jakiś tam słaby, ale... No wiecie, dołączony do słuchawek, więc nie może być jakichś wysokich lotów. Tak wysokich. Jednak na przykład ci zombiaki, którzy właśnie tak
poleciali, gdy rzuciłem w nich granat, nie? Chodź tutaj. Ty kurczę, ja chyba nie powinienem w nich strzelać, bo to są zombiaki. Płaszcze. Znaczy to nie byli zombiaki, to byli po prostu ludzie, nie? Ja źle powiedziałem, że ludzie. Nie zombiaki. Ty wy, a może to oni są tymi kanibalami z tego, z The Walking Dead'a? Kto wie? No to mógłby być taki easter egg. Bo mi się bardzo kojarzy to. Ogólnie ten cały dodatek, ten cały region z właśnie tą farmą z The Walking Dead, kiedy tam wiecie, kanibale, nie chcę spoilerować. W sumie poprzedni bocik troszkę zaspoilerowałem z tego. Ale to mniejsza z tym. O, widzieliście? Empty. Że pusty bak. Nie mogliśmy niego nic po prostu zabrać. No tutaj też w torbie nic nie było, nie? No tak bywa. Dobra, zobaczmy tutaj. Tutaj pewnie też będzie puste. No oczywiście, bo te ci właśnie byli ci bandyci i pewnie oni to opróżnili, nie? Najpewniej tak. No proszę. On jeszcze tutaj żyje, nie? Może tam do niego wskoczyć, żeby z nim się po... pojedynkować czy coś. Puk, puk. I'm still here. Dobra, wiecie co? Jednak zrobię takie troszeczkę szaleństwo, no i wskoczę do tego, kurczę, zombiaka. O, widzieliście, czyli ja aż tak mu... aż tak go osłabiłem tymi środkami wybuchowymi. Albo mój po prostu ten... moja broń jest tak potężna, że po prostu miażdży każdego. Ale chyba raczej go bombami tak po prostu mocno osłabiłem, że na dwa ciosy poszedł nasz przeciwnik, nasz szwendacz. Szwendacze, jak w The Walking Dead, nie? Tak, to jest gra, kurczę, gra w serial, którego nie oglądałem w sumie. Który tam nakreślił, jak to zombiaki. Naprawdę fajna opowieść, niby, nie? Też muszę kiedyś ją ogarnąć do obejrzenia, jak ten serial. Nie wiem, to jakoś mnie odstraszy, bo te zombiaki jakieś takie plastikowe, widać, że to sztuczne, nie, ale... No ale nie da się inaczej tego zrobić w filmie, nie? To musi być coś, nie? Żeby odstawało wyglądem od ludzi takich normalnych. Kurczę, tutaj już gość do nas z maczetą, patrzcie, wybiegł. O kurczę, ty to jeszcze przeżyłeś, chłopie, to ty? Kim ty jesteś? Wow, to jakiś kurczę... Mutant po prostu, ja patrzę, jaki on jest szybki. Kurczę, jakiś zbroi taki szybki. Też kurczę, kurczę, takie chcę. Też chcę być, ja chcę być po prostu nim. Ja chcę być tobą, chłopie, naprawdę. Ty jesteś po prostu niesamowity. To on może mnie rozwalić bardzo łatwo, jak widzicie. Ale... kule nadal do ciebie legną, przyjacielu. Bardzo mamy maczetę, świetnie. Chyba najlepsza broń, jaka może być taki właśnie post-apo zombie. Dobra. Premium Hunters Machete. Dobra, pogadajmy z tym więźniem tutaj. Uwolnimy go. Ale może najpierw tutaj, opa, obadam to. Tylko ammo, tak? Tak jest, Uzi. Znaczy SMG, ale ja to nazywam Uzi. Tak mnie tato nauczył, że to jest Uzi. Kupuję na straganie, mówił, że to jest Uzi. Wow! Te, karton z portfelami. Też chciałem coś takiego znaleźć w prawdziwym życiu. Pyk. Pyk, 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 pyk. Stuła, PayPal i nowa gra ze Steama jest po prostu, nie? Naprawdę, to by było. Było coś. Please protect me. Dobra, uwolnijmy go. Well, Esky did. You're one of the three who got lost. The only one left.
I am Ali. They got thrown to that beast. Okay, listen, Ali, this place has to be at least sort of operational. Otherwise, the bandits wouldn't have had any water. The bandits have water here, but there is none at the farm. Perhaps we can redirect it. All right. Here goes nothing. Cross your fingers. If we did that right, in a couple of minutes there'll be water at the farm again. It's not working. Why is it not working? Oh, shit! Shit! They must have closed it! This equipment's fucking ancient! Pipes burst. We are all well and truly fucked. I'll get the valve open. Where is it? It's the shit out of me. All I know is it ain't here. Through the pipeline. For fuck's sake, hurry. Go! I'll keep trying on this end. Go! And hurry! Chciałem gościu, że ty się znasz na robocie, kurczę. Kto jak kto, ale ty powinieneś się na tym znać, na tych, kurczę, rurociągach i innych przecież. Jesteś od tego specjalistą, jesteś hydraulikiem. Ale dobra, nie będę się cię czepiał, każdy człowiek popełnia błędy. A ja uciekam stąd. Na moim buggy. Oj nie, oj kurczę, teraz jest ciemno, coraz ciemniej się robi. Kurczę, tam jeszcze te rury pękają, wow, naprawdę fajnie to wygląda. Wyglądać to fajnie wygląda, ale nie chcę być wkurza tego, który to po prostu będzie naprawiał. Some kind of pumping station. The pipeline ends here. Then look for the main valve, goddammit! How this fucking alarm won't shut up! Kurczę, chyba to światło przyciągnie zombiaki, nie ma co. Ale dobra, nie martw się o tym, przynajmniej teraz musimy. Tutaj przeszukajmy to przynajmniej. Czy tutaj jest to bezpieczna strefa, w której mogę przeczekać? Czy nie do końca? Ja chyba bardziej tutaj mam coś przełączyć, nie? Tak jest, musimy to przełączyć. Dawaj! Tak jest. Dobra, otwórzmy to. Nieźle, no. Żeby to otworzyć, musiałbyś tak przeklęknąć, serio? I po prostu zanurzyć się w wodzie? To by się nie skończy... Tlen, chłopie? Nie, dobra, się nie czepię do ciebie, Krain. Każdy robi jakieś tam dziwactwa, jakieś ma fetysze, ale to jest no, weź, nie rób tak, chłopie. To strasznie dziwnie wygląda. No, chyba, że może lubisz mieć głowę mokrą. No, dobra, no to już sobie bez komentarza damy może. Otwórzmy to szybciej, wyjmijmy głowę z wody, nie ma. Nasz Krain jeszcze może... ten, zachoruje, o właśnie. Mogę update'ować jakoś tam broń, nie, dobra. To wiem, chłopie, ja nie, ja, ty mnie, nie ucz mnie dzieci robić, bo ja w tej grze to ja wiem jak update'ować. Upgrade'ować. No i znowu jesteśmy pod wodą. I znowu to sobie otworzymy. Tak jest, moi drodzy. Otworzymy sobie elegancko. Miecz, sword, kurcze, wow! Super, miecz gotika, albo też Wiedźmina, jak kto woli. A właśnie, ma być też gra o tym, że się walczy z tymi. Walczy się właśnie z zombiakami, z nieumarłymi w świecie średniowiecza, więc naprawdę to też sobie obadamy i to też polska gra, więc super. I tell Jess here, you're all right. You know, for a stranger.
Stranger. Dobra. I empty oczywiście musiało być empty, bo jak żeby inaczej. Okej. Tutaj coś dodamy, moi drodzy, może? O, ten płomień, piorunek wygląda ciekawie jako jakiś tam upgrade, nie? No tak, to możemy ulepszać, nie? Jest jakiś super ulepszenia, ale zawsze coś. Musimy z Yasirem pogadać. Serio, Yasir. Dobry, dobry, craftujemy sobie blade. Zatankowane. No i możemy jechać już. Thank you, Kaya. I guess one man with a death wish can be a great help to those who just want to live in peace. I don't have a death wish. I just can't stand bullies. Well, in any case, you really did something spectacular for the people here. Try talking with my father now. I bet his tune will change. Thanks, Eski. No, thank you. Kurczę, fajny obrazek, naprawdę. Dzieciaczki się bawią. No tylko, no właśnie, wierzą sobie w ten kult matki. Żyją w miarę normalnie. Our wells have been polluted for the last month, and people were getting sicker and sicker. Maybe I was wrong about you, stranger. So, any chance you'll answer my question now? About that medicine? Follow me, please. O, dobra, idę do ciebie. Idę za tobą, Yasir. Vizier and Haran, we're running out of Antizin. I'm looking for anything that could save my friends. If you have anything. Yes, stranger, we do. A gdzie ci Sowianka? Ci Sowianka w kadrze tam po lewym, widzicie? Normalnie, ci Sowianka. Ci Sowianka, albo żywiec drój, nie? We believe in the mother, and she protects us. We have no need of Antizin. Ci Sowianka. Or whatever you said. Okay, well, is there any way I could maybe speak with this mother? She is sacred. She speaks only with those known as the Faceless. But maybe you could get them to notice you. If you do enough good for our community. At this point, I'll take anything. So what kind of good are you looking for? What needs to be done around here? You're serious about this? All right then. Me, I take care of this farm. And my friend Bilal keeps the gas station near town safe. Look around. You'll find more work than any one man could handle. Dobra. Co się stało? To jest jakaś tutaj wstawka czy coś?
When the world is ravaged by plague, when darkness devours the earth, when men are as beasts to one another, when humanity shall be struck by corruption of both flesh and soul, then shall be revealed one man who, through an act of ultimate sacrifice, shall accept the mercy of the light. Mother is good. Mother will help us. And the God of the Son shall be revealed through him, and through him will he speak. And his voice shall be the light and the healing. And he shall pass through the gates of death, so that he may bring new life. Aha, jakbym pewnie normalną wersję zakupił, to by to się nie pojawiło wcale. No, okej. Okay. Aktualna premiera 9 lutego, tak? Jest. No i tak fajnie, że teraz mogę sobie pograć, nie? Że twórcy mi to... że dali mi po prostu z tego skorzystać. No cisiowianka, patrzcie. No może być zdrój, nie? To woda taki easter egg. Jakby ktoś... ktoś tam wie, nie, jakby ktoś grał na przykład z Polski, to sobie skojarzy. No całkiem ciekawe. Okej. Okay. No tutaj nic nie widać, jak widzicie, z tej wody, no. Niestety. It's all silent for the night. Cows turned in as daylight dies. But when so late,